Wstają rano ze wschodem słońca, zbierają kwiaty i układają kolorowe dywany, po których podczas procesji Bożego Ciała przejdzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Cały czas staramy się pielęgnować, młodzi po starszych przejmują i po prostu robią to wszystko dla Pana Jezusa. Mam nadzieję, że tak, bo młodzi się garną chętnie do pracy, także myślę, że tak. Angażuje się bardzo dużo ludzi, w szczególności angażują się ludzie, którzy mieszkają na trasie, którędy przychodzi procesja Bożego Ciała, ale jest też dużo przede wszystkim znajomych, którzy mieszkają gdzieś w okolicy. Wzory są różne, tak jak i kolory. Te tradycje w Kluczu, Zimnej Wódce i Olszowej można podziwiać od ponad 120 lat. Układa się dosłownie z wszystkiego, co daje natura, a natura jest tak niesamowita, taka piękna i dlatego też co roku te chodniki i dywany wyglądają inaczej. Odcinkami robimy, jakiś kawałek na przykład, jakieś, nie wiem, paski, coś tam jakoś dokładamy właśnie tymi różami, później znowu następny odcinek jakoś zupełnie inaczej. Raz jest kalina, jest bez, zależy w jakiej porze jest Boże Ciało, nie? W tym roku jest późno, baliśmy się, ale są piwonie, są róże, także habry, maki, także będzie pięknie. Bez współpracy się nie da, musi sąsiad z sąsiadem, rodzina cała wychodzi i każdy ma swój odcinek, sąsiedzi razem współpracują i to razem później jakiś efekt z tego wychodzi. Kwietne dywany prowadzą do 4 ołtarzy, które równie starannie są przygotowywane przez wyznaczone rodziny. W tym roku gospodyni miała taki piękny pomysł, żeby zrobić właśnie, przedstawić Pana Jezusa jako łowcę, który łowi ludzi. No i żeśmy już chyba z miesiąc wcześniej myślały o tym, jak to zrobić najlepiej, żeby to najładniej wyszło i tak dalej, żeby wszystko było po prostu zapięte na ostatni guzik i wyszło. I cieszymy się, że możemy to zrobić dla Pana Jezusa. To jest najważniejsze. No, a i tak zostało. Podział pracy ewidentnie był. Trzeba było to wziąć, jakoś przygotować, więc to jest, ale już jak gdyby sam fakt kładzenia tych wzorów, to jest bardzo spontaniczna rzecz. Ludzie wychodzą po prostu, no i co im w duszy gra, co chcą akurat ułożyć, to układają. Wyjątkowa tradycja gminy Ujazd została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i listę UNESCO.